Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Jacek Laskowski. No i spójrzmy na skład Polaków. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-4-2 w swoim klasycznym wariancie, czyli bezpiecznie z tyłu, ale również z myślą o ofensywie. Jest to szerokie ustawienie, dobre dla drużyn preferujących wykorzystywanie skrzydeł, a nie tylko środka pola. Jeden ze środkowych pomocników na ogół bardziej angażuje się w kreowanie akcji, podczas gdy drugi pełni więcej funkcji defensywy. Realizator pokazuje skład Kolumbii. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia wbiegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Piłka w grze! Zaczęli pierwszą połowę tego spotkania. Czeka nas co najmniej 90 minut wspaniałego mundialowego koncertu przy akompaniamencie dopingu dziesiątek tysięcy kibiców. Zieliński. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. I zaczęła się druga połowa meczu. Biało-czerwoni przy piłce. Ależ teraz znakomicie Błaszczykowski. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis.